Zastanowić tak, ale zestresować nie. Bo to w ogóle ten nakład i to nasze wydawnictwo było tak skrojone, że my jakby od początku wiedzieliśmy, że nikt tak naprawdę nie będzie, nie skorzysta na tym jakoś finansowo, bo ta płyta była wydana dosyć bizantyjsko i w ogóle jakby koszt płyty był już tak duży, że praktycznie nie zakładał tego, że możemy na tym zarobić, nawet jak się to bardzo szybko sprzeda. No i ten nakład to też był takie minimum, które jakby założyliśmy, że nawet z tak dziwną muzyką, dla której teoretycznie może się nie znaleźć jakaś zwarta grupa docelowa, no że to 500 sztuk jakby może się sprzedać. No i faktycznie sprzedało się zaskakująco szybko. Byliśmy zaskoczeni oczywiście, no bo nie mieliśmy żadnych przesłanek, jak to może zostać odebrane tak naprawdę. I ludzie z naszej wytwórni, mimo że sprzedają duże ilości płyt, też byli bardzo zaskoczeni, bo dla nich to też myślę, że był taki eksperyment, raz, że wzięli nasz zespół do wytwórni, a dwa, że na pewno nie wiedzieli, czy ten mechanizm i jakby firma wytwórni pociągnie taki format, taką muzykę. Możemy w sumie powiedzieć, że jeśli zrobiliśmy sobie jakiś plan, a faktycznie nie wiem, czy to spisaliśmy, ale na pewno zidentyfikowaliśmy sobie cel po tej płycie, to albo kilka celi nawet, celi, kilka punktów, które chcieliśmy odhaczyć, to wszystkie zostały już odhaczone. To raczej wynikało z tego, że Mateusz już po prostu robi taką muzykę długo i pewnie chciałbym mu się skręcić w inną stronę, a ja robię z kolei gitarową muzykę już na tyle długo, że chciałem sobie spróbować czegoś innego. A w sumie chyba spotkaliśmy się gdzieś po środku. Mateusz nadal robi boom bap z Ablem, a ja nadal robię techno z Kunkaolik. Mi się to bardzo w ogóle podoba, bo wydaje mi się, że teraz muzyka, jakby ją tak globalnie chcieć opisać, to rozwija się na takiej zasadzie, że niektóre gatunki, które kiedyś nie miały prawa się połączyć, teraz właśnie się łączą i wydaje mi się, że to, co robimy z Mateuszem, jest takim dosyć po prostu współczesnym podejściem do przetwarzania różnych wpływów. Ja nie poczułem takiego ciężaru określania naszej muzy. Wiadomo, że ludzie o to pytają. Nie ułatwiajmy sobie, nie odpowiadajmy na to pytanie jednak. Jakbym miał to określić jednym słowem, to bym nie potrafił. Bardzo często zespoły wysyłają swoją muzykę jakby do wszystkich i mogą iść z tą muzyką wszędzie, gdzie się da. My doskonale wiemy, czego na przykład nie chcemy robić z tą muzyką. Nie będę tutaj tego określał, bo nie chodzi o to, żeby sobie postawić jakieś granice działalności, ale nie zrobimy wszystkiego, żeby na przykład trafić do jak najszerszej grupy. Nie jest to jakąś naszą główną maksymą, żeby się podobało wszystkim, albo wszystkim, którzy słuchają hip-hopu, albo wszystkim, którzy słuchają muzyki alternatywnej. Celujemy w long play na pewno. Na pewno nie będzie za 2 miesiące. Może za 3. I na pewno będzie w tej samej wytwórni. I już mocno, bardzo mocno pracujemy.